Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i witam na mojej stronie www.badania-na-prawo-jazdy-wrocławko.pl. W tym wideo poruszę topik, na który potrzebuję dosłownie setki zapytań i pomimo tego, że wyjaśniłem to w formie pisemnej już chyba na kilkunastu moich podstronach, pytania się ciągle powtarzają z uporem maniaka. A mianowicie problem widzenia obuocznego oraz prawa jazdy kategorii B. Przykładowe pytanie otrzymałem od Pawła z Gdańska, no i przeczytam je tutaj dokładnie. Witam, mam pytankę odnośnie powyższego tematu. Od dziecka w wieku 3 lat miałem zeza. Nie mam widzenia stereoskopowego, czyli obuocznego. Jestem kierowcą kategorii B w celach prywatnych. I tu moje pytanko, jak będzie wyglądała moja sytuacja, gdy nie daj Boże kiedyś spowoduje jakiś wypadek, po którym zostanę skierowany na psychotesty i ten fakt wyjdzie. Brak stereoskopii jest dopuszczalny w przypadku kategorii B, ale jak to wygląda w świetle prawa po takiej sytuacji? Proszę o odpowiedź. Dziękuję. Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku, Dziennik Ustaw nr 2, pozycja 15. W tym rozporządzeniu Ministra Zdrowia znajduje się załącznik nr 3 i dokładnie przeczytam jego nazwę, jego tytuł, sposób oceny stanu narządu wzroku w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. I jest tutaj taka tabelka, w której między innymi w punkcie 6 jest zaznaczone widzenie obuoczne. Wyraźnie jest napisane, że dla kategorii B, kategorii B1, kategorii B plus E oraz T, czyli traktory, w przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Czyli jeszcze raz powtarzam, widzenie obuoczne, czyli inaczej stereoskopowe, nie jest warunkiem wymaganym dla wspomnianych tych przeze mnie kategorii. B, B plus E, T, B1. Są niestety tutaj wymienione dwa zasadnicze warunki. Zacznę od warunku drugiego, troszkę mniej ważnego, aczkolwiek czasami się zdarzającego, że od powstania jednooczności upłynęło przynajmniej 12 miesięcy, z tym, że należy określić termin ponownego badania lekarskiego. Czyli jeżeli Pan miał tego zeza i brak widzenia obuocznego od wieku 3 lat, ten warunek raczej nie jest tutaj konieczny. Dotyczy to raczej warunku nagłej utraty oka, no w jakieś sprawy wypadkowe czy inne. Jest jeszcze warunek numer 1. I chodzi tutaj głównie o ostrość wzroku. Muszę podkreślić, że wideo nagrywane jest na początku października roku 2010 i warunki te dotyczące ostrości wzroku mają się już niedługo zmienić na podstawie nowych przepisów Ministra Zdrowia. Tym niemniej, na razie projekt tego rozporządzenia jest jedynie na stronie internetowej Ministerstwa. Natomiast w momencie, kiedy się ono ukaże, no, nakręcę następne wideo objaśniające ten problem. Natomiast przeczytam dokładnie obecną na październik 2010 normę widzenia obuocznego. Czyli ostrość wzroku oka lepiej widzącego wynosi nie mniej niż 0,8 bez korekcji. Norma 0,8 dla oka lepiej widzącego oznacza, że praktycznie to oko widzi bardzo dobrze.
No, może nie bardzo dobrze, bo idealnym wzrokiem jest norma 1.0. Natomiast no, norma 0.8 praktycznie wyklucza okulary przy jednooczności. Jaka ma być zmiana w nowym rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia? A mianowicie, że to 0.8 dla oka lepiej widzącego może być również w okularach lub szkłach kontaktowych. Czyli o ile w dniu dzisiejszym osoba jednooczna z okularami i widzeniem tego oka lepiej, ostrością wzroku tego oka lepiej widzącego poniżej 0.8 jest wykluczona, na podstawie nowych przepisów Ministerstwa Zdrowia ma być dopuszczona. Także w przypadku tego zapytania, jeżeli no, nie wiem na jakiej podstawie miałby Pan być skierowany na te psychotesty, tak pesymistycznie Pan zakłada w pytaniu wypadek, czy tam jakieś inne zdarzenie drogowe, po którym jest się skierowanym na psychotesty. I owszem, skład badania psychologicznego dla kierowców wchodzi badanie na stereometrze, natomiast no, norma tutaj dla kierowców kategorii B niezawodowych, podkreślam, niezawodowych, jest taka, że widzenie obuoczne nie jest wymagane pod tymi dwoma warunkami. No, muszę podkreślić, że najczęstszą przyczyną braku widzenia obuocznego stwierdzaną przez lekarza uprawnionego do badań kierowców jest albo po prostu różne leczone zezy w dzieciństwie. Niestety należy sobie uświadomić, że tak zwane wyleczenie zeza nie zawsze oznacza powrót widzenia obuocznego. Jedynie leczenie podjęte w bardzo wczesnym czasie, przy dużym wysiłku rodziców, dziecko naprawdę od samego początku swojego życia nosi okulary i jest właściwie prowadzone, stwarza jakąś szansę na zachowanie widzenia obuocznego w przyszłości, w życiu dorosłym. Natomiast kosmetyczne wyleczenie zeza, no, raczej rzadko, w późniejszym oczywiście wieku, praktycznie się nie wiąże z powrotem widzenia obuocznego. Jeżeli mimo wszystko masz dalej wątpliwości odnośnie zasad widzenia obuocznego u kierowców kategorii B, B1, B+, ET, niezawodowych, no zapraszam tutaj na moje formularze kontaktowe, które są poniżej. Proszę o opisanie swojego przypadku. No, siłą rzeczy bez bezpośredniego badania lekarskiego i konsultacji okulistycznej moje odpowiedzi są dość ogólne, ale przynajmniej wskazują jakąś drogę postępowania, którą należy podjąć. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam na moje następne filmy w medycynie pracy i badaniach kierowców doktora Kraśnickiego. Dziękuję.